Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy za to, że Twoje słowo, ono daje nam światło. Że Twoje słowo jest dla nas rękojmią życia. Dziękujemy, że Twoje słowo przenika nasze umysły i przemienia nas na Twój obraz. Dziękujemy, że Twoje słowo uzdalnia nas do jeszcze głębszego rozumienia Ciebie, Święty Duchu. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, że nasze umysły są otwarte na Twoje słowo. Że niczego nie stracimy. Nikt nam nic nie wykradnie z tego. I wydamy stukrotny plon. Amen. Ewangelia Jana, 8 rozdział, od 12 wersetu. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Rzekli wtedy do niego faryzeusze: ty sam o sobie świadczysz. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe. Widzimy Jezusa, który sam siebie określa jako światłość. Co to jest za informacja dla nas? No to jest wzór. Skoro On mówi: ja jestem światłością, to Ty musisz mówić: ja jestem światłością. Jeżeli Jezus określił siebie jako światłość, a powiedział, że będziesz robił rzeczy większe niż On, to masz siebie określać jako światłość. I Ty musisz być pewny, że jesteś światłością. Że nie jesteś światłością, która mało świeci, ale że jesteś światłością, która daje takie światło, że jeśli się za Nim idzie, to będzie się miało życie. Jezus mówi: ja jestem światłością i kto będzie żył według tego światła, które ja niosę, czyli według moich przekonań, moich standardów, moich wytycznych, ten będzie miał życie. Jaki jest dla nas, jaka jest dla nas informacja? Mamy robić dokładnie to samo. Ja niejednokrotnie rozmawiałem z ludźmi, mówiłem: jeżeli będziesz mnie słuchał od A do Z, to w Twoim życiu musi zaistnieć sukces. Bo mam 100% skuteczności w tym, co robię, pod warunkiem, że jesteś posłuszny temu, co Ci powiem. Niczego więcej nie wymagam. Co mam robić? Ja mówię: wszystko, co Ci powiem, bo jestem światłem. Tylko widzicie, On uważał się za światło naprawdę. On nie miał rozbieżności między swoim wyznaniem a stanem swojego serca. On nie zaprzeczał wewnątrz swojego serca, że jest światłością. Dlatego On mówił to z tak wielką siłą. Jaki jest zarzut? Ty dajesz świadectwo samo sobie. Ten zarzut ciągnie się przez cały czas również wobec każdego człowieka świadczącego w ten sam sposób o sobie. Ludzie mówią: jakim prawem mówisz tak samo sobie? Jak możesz? Nie dziw się temu. To jest normalna rzecz. Do tych osób, które funkcjonują jako głosy publiczne, ja zawsze mówię: określaj siebie jako światłość. Jeśliś prorok, mówię tak, bo jestem prorokiem. Jeśliś nauczyciel, to mów: nauczam tak, bo jestem nauczycielem powołanym od Boga. Jestem światłem. Światłem. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz tutaj, którą on mówi. I reakcja też środowiska. Odpowiedział Jezus i rzekł im: chociaż ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przybyłem i dokąd idę. Dlaczego on twierdzi, że jego świadectwo jest prawdziwe? Bo on wie, skąd przyszedł i dokąd idzie. Świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przybyłem i dokąd idę. Żebyś był w 100% pewny siebie, ty musisz wiedzieć, skąd przybyłeś i dokąd idziesz. Nie będziesz potrzebował wtedy szukać świadków na swoje życie.
Nie będziesz potrzebował w środku siebie, tak, żeby ktoś zaświadczył. Nie będziesz miał takiego parcia. Nie będziesz miał wątpliwości co do siebie samego. Jeżeli człowiek nie ma wątpliwości co do siebie samego, to jest na szczycie Królestwa Bożego. Na szczycie. Tam nie ma już dalej nic więcej, tylko rozwój wszerz. Wzwyż już nie można. Bo przestałeś mieć wątpliwości sam co do siebie samego, ponieważ ty wiesz, skąd przyszedłeś i dokąd idziesz. Ja wiem, że pochodzę z nieba i idę do nieba. W związku z tym ja mogę wydawać świadectwo sam o sobie. Lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę. Oni nie wiedzieli tego, bo gdyby wiedzieli, to by nie zaprzeczali jego świadectwu. Wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę. Tutaj powinniście sobie zrobić dopisek w Biblii. W ogóle dopisujecie coś do Biblii? Jak nie, to zacznijcie. Do Biblii trzeba dopisywać różne rzeczy, bo oni nie wszystko napisali. A żebyś potem mógł to dobrze rozumieć, to sobie podopisuj. Werset ten w swoim wyrazie brzmi tak. Wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę według ciała. A nie nikogo nie sądzę. To trzeba zobaczyć, jaki jest wyraz cały tego zdania. Wy sądzicie według ciała. Ja nikogo nie sądzę, jak według ciała. No bo przecież wiemy, że on sądzi. Ale jak on sądzi? Według ducha. To diametralna różnica. Diametralna. Często ludzie mówią, dlaczego sądzisz? Ja mówię, bo jestem sędzią. Jestem sędzią. A dlaczego jesteś sędzią? Mówię, bo Bóg, który mieszka we mnie, jest sędzią. I sądzę według tego, jaki jest Bóg we mnie, a Bóg jest duchem, więc sądzę według ducha. Nie sądzę według ciała. Nie według ciała. Ja nie patrzę z perspektywy płaskiej, tylko wyżej. To jest sądzenie według ducha. Określenie rzeczy cielesnych z perspektywy duchowej. Sąd według ciała to jest określenie perspektywy, z perspektywy rzeczy cielesnych, z perspektywy ciała. Powiedziałem, jak wygląda sąd według ciała, tak na marginesie? Siedzę sobie kiedyś w więzieniu, oglądam telewizję, było nas chyba z 9 na celi. W celi. I tam był pedofil, co zgwałcił dziecko. I wielki rwetes. W tej celi zaczyna się. Ja już byłem nawrócony, taki Kazik z Lublina. I tak siedzieliśmy sobie z Kazikiem i patrzyliśmy na tych ludzi. I taka myśl mi przyszła do głowy. Sąd według ciała nad tym pedofilem. Ten morderca, ten gwałciciel, ten bandyta. Po prostu im nie pasuje rodzaj przestępstwa, które popełnił tamten. Te przestępstwo, które popełni tamten, mieści się w tym samym kodeksie karnym, co ich przestępstwa. Czasami na tej samej stronie. Rozumiecie? Siedzi gwałciciel, który zgwałcił i pobił kobietę. I on sądzi pedofila, który zgwałcił dziecko. To jest sąd według ciała. Sąd według ciała. Taki sąd jest zakazany w Królestwie Bożym. I o tych rzeczach mówi się, nie sądźcie. Nie określajcie na z płaskiej perspektywy zjawiska. Nie mówcie do drugiego grzesznika, będąc samemu grzesznikiem, jesteś grzeszny. Nie. Ale kiedy odrodziłeś się z Bożego Ducha, kiedy grzechy twoje zostały zgładzone i ty idziesz do człowieka i mówisz tak, grzeszysz, to ty sądzisz według ducha. Ty nie mówisz do niego, grzeszysz i zginiesz. Ty mówisz do niego, gdy będziesz nadal grzeszył, to zginiesz. Ale jeśli przestaniesz grzeszyć, to nie zginiesz.
To są sądy według ducha. Dlatego Jezus nie sądził nikogo według ciała. Zauważacie to. A jeśli już sądzę, ciekawe teksty, wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę, a jeśli już sądzę, muszą was dziwić takie zapisy, dlatego róbcie dopiski. Nie bądźcie w ogóle tak, nie podchodźcie lajtowo do tego. Logicznie podchodzimy do sprawy. Ja nikogo nie sądzę według ciała, a jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem ja i ten, który mnie posłał. Co on mówi? Ja sądzę według ducha, według Boga, który jest duchem. Według zasad królestwa sądzę ten świat, dając im jako dobry sędzia alternatywę, czyli możliwość wyjścia. Prawdziwy sędzia pokazuje dwie rzeczy. Karę za popełnione przestępstwo i możliwość odkupienia własnej winy. To pokazuje prawdziwy sędzia. Dzisiaj jest to bardzo zubożałe. Bardzo. Jeżeli chodzi w ogóle o światowy system sądownictwa. Czasami sobie o tym myślałem, jak ja bym to ułożył. Mam parę pomysłów. Ale że nie jestem z tego świata, to pewnie ich nie wdrożę. Ale ja bym zrobił troszkę inaczej. Bo ludzie muszą mieć możliwość odkupienia swojej winy. Nie tylko zapłacenia kary, ale odkupienia swojej winy. I gdyby ludzie mieli możliwość odkupienia swojej winy, to by wyglądało zupełnie inaczej. Wiecie na przykład jak? Na przykład wprowadzają system niewolnictwa, który był bardzo dobrym systemem karnym w Izraelu. Strasznie atakowanym przez świat. Ale złodziejom w Izraelu bardzo szybko ucierano nosa. Ponieważ złodziej, który był przyłapany na złodziejstwie, raz czy drugi, zostawał oddany w niewolę. On nie szedł do więzienia. Tam nie było więzień. On szedł na służbę do Pana. A rozumiecie? I to było bardzo dobre. Bardzo dobre. Nawet święty Paweł nie miał z tym problemu. Uważam, że niewolnictwo zostało wypaczone w następnych wiekach. I to, co się stało później, stało się patologią niewolnictwa. Ale to świetny był pomysł. Jak gość odpracował 5 lat u kogoś w domu, to mu się odechciało kraść. Rozumiesz? Odechciało mu się. A często to było tak, jak dobrze wiecie, że tak bardzo pokochał swojego pana, że pod koniec niewoli decydował się, że będzie u niego na zawsze, bez bycia niewolnikiem. I na znak proroczy przybijał sobie ucho gwoździem do jego drzwi. Stary Testament, trzeba Biblię czytać. Ucho, tak? A jak z tymi drzwiami. Jakie było prawo w Izraelu, że drzwi musiały być do 40 kilo. Dlaczego niektórzy kolczyki takie ciekowate mają? To właśnie dlatego. A przecież w prawie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Wiecie, co on robi? On mówi, ja i Bóg jedno jesteśmy. Mówi, a w prawie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Świadczę o tym ja i Ojciec, który jest we mnie. Zawsze jak ktoś ci powie, jakiego masz na to świadka, to powiedz Boga we mnie. Jest nas zawsze dwóch. W sumie ja i Jego Duch.
Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Każdy z nas powinien wierzyć, że Bóg o nim świadczy. Bóg świadczy o was. Bóg świadczy o was. Bóg jest najlepszym menadżerem życia każdego z nas. Jakiś czas temu, mniej więcej tydzień temu, jedna z osób od nas z kościoła miała sen. W tym śnie zobaczyła dyrektora, właściciela właściwie Polsatu, a przy nim czarownika z małą, uschniętą główką, taką czaszką, tak jak czasami to było widać na tych łowcach, w filmach z łowcami głów. Główkę tą ów właściciel Polsatu przesunął tak w stronę tej osoby, której to się śniło. Osoba ta zgromiła tą główkę, związała te duchy nad nią. I ten dyrektor powiedział, że nie może wiele zdziałać, gdyż jest z nim ów czarownik. Uruchomiliśmy grupę wstawienniczą. Grupa wstawiennicza modliła się przeciwko demonicznej sile czarów, działającą w mediach i wpływającą negatywnie na opinię publiczną. Oraz demoniczną siłę czarów, powodującą to, że media są dla nas zamknięte. Dzisiaj rano, kiedy byłem na siłowni, zadzwoniła do mnie osoba z kościoła od nas i powiedziała: trzeba, żebyś się skontaktował z tą i z tą osobą. Potrzebują egzorcysty do programu. Wszystko się dzieje dziś. Dzwoni do mnie tamta osoba, znaczy ja dzwonię do tamtej osoby, tamta osoba mówi: za chwilę zadzwoni do pana redaktor z Polsatu. Jest kręcony program dzisiaj na żywo o tym, czy duchy naprawdę istnieją. 3 godziny temu, mniej więcej od tadzia z samochodu, robiłem na Skype'ie, na żywo w Polsacie, z wywiad. Głosząc Ewangelię, opowiadając, jak wypędzamy demony, przedstawili mnie z imienia, z nazwiska: Artur Cerowski, Kościół Mocy. Program może dotrzeć nawet do 5 milionów. Jest Bóg menadżerem. Strzał dziesiątki. Tak powiedziałem, duchy istnieją. Wypędzamy ich od dawna. O co chodzi? Bóg daje świadectwo o tobie. Bóg daje świadectwo o tobie. Bóg. Nie jesteś sam w swoim świadectwie. On stoi za tym. I o tym mówi Jezus. On mówi w potężnym przekonaniu o tym. Wtedy mu rzekli: gdzie jest Ojciec twój? Jezus powiedział: nie znacie ani mnie, ani Ojca mego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego. Bardzo ważne słowa. W ogóle Jezus nigdy się nie bał mówić do ludzi w ten sposób. Nie znacie mnie, ani Ojca mego. Oni stali jako przywódcy największej frakcji religijno-politycznej w Izraelu i mówili, i oni twierdzili: my znamy Boga. A Jezus mówi: nie znacie Go. On się w ogóle nie bał mówić ludziom, że Boga nie znają. Posłuchajcie, co mówi dalej. Gdybyście Go znali,
to byście mnie znali. Wy byście rozpoznali mnie. Jeśli mnie nie rozpoznaliście, nie znacie Najwyższego. W ogóle nie wolno ci się oddzielać mentalnie od Boga. Jeśli ktoś nie bierze poważnie pod uwagę ciebie, głoszącego Ewangelię, to on nie rozpoznaje Boga. On, nie wolno ci mieć żadnych złudzeń. On nie ma żadnej innej drogi. Bo on ciebie nie rozpoznał. On nie rozpoznał ciebie. Te słowa wypowiedział, gdy nauczał przy skarbcu świątyni. Gdzie nauczał? Przy skarbcu świątyni. W środku świątyni nauczał. I takie rzeczy im mówił. A nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. I rzekł znowu do nich, ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie. I w grzechu swoim pomrzecie. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Jezus stawiał siebie jako ostateczną drogę do końca. On nie zostawiał na ludziach ani jednej małej nadziei na to, że można bez Niego kontaktować się z Bogiem. Suchej nitki nie zostawiał na religii. Suchej nitki. Ale wiecie też dlaczego? On nie miał żadnych wątpliwości, że nie można się z Bogiem inaczej kontaktować. Dzisiaj masa ruchów w Polsce. Ja dzisiaj to rozumiem w ogóle. Ja dzisiaj to rozumiem naprawdę. Kiedyś tego nie rozumiem. Mówię, Boże, dlaczego tak wiele ruchów kościelnych w Polsce idzie w jakieś klimaty? Na przykład w judaizm, czy tam w ogóle w jakąś ekumenię. Ja mówię, czemu oni to robią? I ja teraz dopiero, słuchajcie, naprawdę to jest kwestia ostatnich miesięcy, że do mnie dotarło, że oni w ogóle teoretycznie wszyscy mówią, Jezus jest jedyną drogą. Ale ja uważam, że wielu z tych ludzi to ma wątpliwości. Rozumiecie? Wątpliwości. Bo gdyby ktoś nie miał wątpliwości, to w ogóle, kurczę, no mówienie bez wątpliwości o czymś, to jest tak ortodoksyjne i jednoznaczne, że się w głowie nie mieści. Człowiekowi, który nie ma wątpliwości, że Jezus jest jedyną drogą, nie przyjdzie do głowy, żeby wytwarzać choćby mikroukład, w którym jest jakaś alternatywa. Rozumiecie? Jemu do głowy to nie przyjdzie. Do głowy. Mnie zastanawiało, dlaczego to Paweł wywarł taki wpływ na świat, a nie Piotr, Jakub czy Jan. Naprawdę. Dlaczego to Paweł właśnie? Dlaczego to Paweł napisał 2/3 Nowego Testamentu? Czemu to Paweł? I wiecie, naprawdę, jak teraz oglądałem ten serial o tym Jezusie, to mnie to w ogóle rozwaliło. W ogóle ja, oni, ci w ogóle ludzie, ta ekipa Piotrowa, która została w Jerozolimie, oni w ogóle w pewnym sensie bronili świątynię. Oni w ogóle, to nie to, że oni uważali, że jest inny Mesjasz. Nie! Oni uważali, że ten sam Mesjasz, to jest Mesjasz, przez Jezusa jest zbawienie, ale jednocześnie oni w ogóle nie wyrzucili z siebie takiej mentalności istnienia potencjalnie innej możliwości. Stąd na przykład jakieś tam prawa są nadawane, jak tutaj się czytał, takim tak zwanym pierwszym Soborze Jerozolimskim. Że oni się tam zbierają, Paweł już nazakładał kościołów pełno wszędzie, tych pogańskich, rozumiecie, po całych. Wszędzie pozakładał się, gdzie w ogóle było niemożliwe, żeby Kościół powstał. Sami poganie. Grecy, poganie, popieprzeni w ogóle ludzie, totalnie religijnie, nie? I teraz, a oni prawa już im dają. Niech nie zaduszonego nie jedzą, niech z krwią nie jedzą, niech nie cudzołożą. Oni musieli coś im podać.
Dlaczego oni koniecznie musieli im to napisać? Czemu oni posłańców tam posłali? Dlaczego oni to zrobili? Mi się kiedyś, jak byłem w kościele świętym, wydawało takie w ogóle wspaniałe. Wow, teraz oni regulują tam wszystko w tych kościołach. Tu nie chodzi o to, że oni regulują. Chodzi o to, że oni w środku w sobie mieli gdzieś podprogowo taką mentalność, że istnieją jeszcze różne takie półdrogi. Takie półdrogi do Jezusa. Dzisiaj w ogóle, jak słuchamy mentalności Kościoła katolickiego, to słyszymy o półdrogach do Jezusa. Maria taka półdroga. Sakrament święty półdroga. Rozumiecie? To Kościół katolicki nie zaprzecza mesjaństwu Jezusa i odkupieńczemu dziełu Jezusa. Absolutnie. Absolutnie. W ogóle to, że się mówi, że Maria jest współodkupicielką, to w ogóle nie jest na poziomie sprawiedliwości i to nie jest doktrynalnie ujęte w Kościele katolickim. Absolutnie. Kościół katolicki jasno mówi to, Jezus jest odkupicielem świata. Ale jakbyście się nie mogli do Niego dodrapać, to pokażemy Wam kilka drabin. Jedna drabina to jest Maria, inna to jest kult świętych, inna to, że Ciebie to jest papież, inna to jest Najświętszy Sakrament, inna to jest bycie dobrym. W razie czego to się tą drogą dostanie się do Jezusa, a potem tą drogą pod tytułem Jezus pójdzie się do nieba. Oni jakby nie określają tego, że Jezus się łączy z ziemią jako droga. Że od razu się wchodzi na Jezusa. Rozumiecie? Dlatego Jezus, On był bezkompromisowy. Mówi, nie znacie mnie, nie znacie Ojca. W grzechach pomrzecie przez to. Zobaczcie, on się nie bał tak mówić to. Rzekli więc Żydzi, czyżby chciał sobie życie odebrać, że mówi, dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Zobaczcie, jakie zaciemnienie umysłu. I rzekł do nich, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości, wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Ja was uczulam na to, jaki on robi podział ciągle. On ciągle robi podział. On w ogóle nie mówi to, czytacie gdzieś w tych tekstach, Bóg was kocha. Co on w ogóle tu robi? Znaczy tu sajgon jest społeczny, człowieku zrobiony. On tu w ogóle nie mówi o tym. Ale co? Czy on tu nie określa miłości Boga? Określa właśnie miłość Boga. To taka jest ta miłość Boga, że Syna swojego posłał na ten świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Oto miłość Boga. Oto wyraz miłości. Oto pocałunek w usta ludzkości. To jest ta miłość Boga. Jezus mówi, jeśli wy tego nie załapiecie, w grzechach swoich pomrzecie. To jest ta miłość Boga. To ta miłość tak mówi. Słyszycie, co mówi miłość? Bóg jest miłością? Amen. Jezus jest Bogiem? Amen. Jezus jest miłością? Amen. To co mówi miłość? Posłuchajcie. Miłość mówi tak. W grzechach swoich pomrzecie. Miłość tak mówi. Taki głos miłości do ludzkości. Jak się nie nawrócicie do mnie, to w grzechach swoich pomrzecie. Tak miłość do nich mówi. Taki prezent im robi. Na dzień zakochanych. Kartka z czaszką. I to jest w ogóle straszne dla ludzi. Jak w ogóle... Dlaczego ja o tym mówię? Bo my musimy głosić tego Chrystusa. To tego Chrystusa musimy głosić. To Jego właśnie. Bo jak innego Chrystusa się głosi, to przychodzi inny duch. Inny Chrystus równa się inny duch. Inny duch równa się inne działanie. Rozumiecie? To jest dramat. Dlatego ten podział to musi być dla nas bardzo ważny. Ja od początku mojej służby w Królestwie głoszę podział. Cały czas. Ja zawsze do każdego głosiłem podział. Najbliżej z kimś mogłem być, to mogła być moja najbliższa znajoma osoba, kolega, znajomy, przyjaciel, ktokolwiek. Ja w ogóle spotykałem się z nim po latach. Co tam u ciebie? Ja mówię, nie, okej, wszystko dobrze. Spotkałem się z Jezusem. Co zrobiłeś? Spotkałem się z Jezusem. Mówię, wiesz co? Mówię, warto, żebyś się z nim spotkał, bo inaczej umrzesz. W ogóle wiesz, umrę. Ale no, umrzesz.
Wiecie, nasi znajomi, oni otrzymali ode mnie od Agaty informacje, bliscy znajomi, przyjaciele. Oni informacje otrzymali, że oni umrą, jeśli nie zrobią tego, co my. Rozumiecie? Oni umrą. Nie, że Bóg ich kocha, tylko że umrą, jeśli nie pójdą naszym śladem. Taką informację od nas dostali. I teraz posłuchajcie. W naszym małym miasteczku, które ma 8 tysięcy ludzi, my nie pracujemy, nie działamy od wielu lat. Tylko tam śpimy. Wychodzimy po zakupy, chodzimy na siłownię. Po prostu żyjemy wśród tych ludzi. Nie prowadzimy tam wspólnoty żadnej. Ale przez to, co zaprezentowaliśmy w naszym życiu, teraz Agata, jak była robić sobie tatuaż, ta dziewczyna jej powiedziała, mówi, wy sobie w ogóle zdajecie sprawę, ile ludzi w tym mieście was słucha? Gdybyście tu zaczęli wspólnotę, to macie tu kościół. Teraz. Teraz, gdybyście tu zaczęli wspólnotę, to macie tam kościół. Bo ci wszyscy ludzie, którzy tu są, tak? Oni by przychodzili do was. Ludzie u nas przestali chodzić do kościoła katolickiego, masa ludzi. I słucha nas dzisiaj w internecie, starszych, młodszych, różnych. Nie stać ich mentalnie na to, aby przyjechać tutaj i w tej wspólnocie żyć. Bo wiedzą, na jakim poziomie my żyjemy. Ale masa ludzi jest nawróconych i nas słucha w naszej małej miejscowości. Co? Dlaczego? My robiliśmy cały czas podział. Notoryczny. Ja pamiętam, jak dziś, jak wyszedłem z więzienia, wziąłem komplet książek Watchmana nie pod pachę. Poszliśmy z Agatą do burmistrza, wylałem sobie olej na nogi, wszedłem do urzędu miasta, powiedziałem w imieniu Jezusa, ten urząd jest namaszczony i teraz wszyscy będą mnie słuchać. Poszliśmy do burmistrza, ustaliliśmy przed burmistrzem, powiedzieliśmy, panie burmistrzu, jesteśmy przedstawicielami Królestwa Bożego i będziemy szerzyć Królestwo Boże z tego miejsca. A on wstał i powiedział, a my we wszystkim pomożemy. Rozumiecie? Cały czas podział był muszą. Bo to robił Jezus. Bo to jest Ewangelia. To jest Ewangelia zjednoczenia z Bogiem. A Ewangelia zjednoczenia z Bogiem to jest Ewangelia podziału. Bo kto się łączy z Bogiem, oddziela się od świata. To jest Ewangelia. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Wtedy pytali go, kimże ty jesteś? Jezus odpowiedział, po co ja w ogóle mówię do was? Mistrz. Przecież rozumiecie go? On miał ich po kokardkę. I wcale się z tym nie krył. On ich tu już nie przekonywał. On znowu nie tworzy im nowej teologii. Nie wyjaśniał im po raz tysięczny. Przed chwilą im mówi, pomrzecie, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem. Jestem to Jahwe. Jeśli nie uwierzycie, że ja Jahwe. A oni mówią, kim jesteś? Mój koniec. Nie zrozumieli jednak tego, że im o Ojcu mówi. Wtedy rzekł Jezus, gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Jaki daje im punkt podporu? Bardzo ważny punkt podporu, kiedy głosimy Ewangelię tępym głową.
Jeśli wywyższycie Syna Człowieczego. Co to znaczy? Ktoś mówi, to jak mam poznać tego Jezusa? No jak mam Go poznać? No jak mam Go poznać? Musisz Go wywyższyć ponad wszystko w swoim życiu, czyli uznać Go Panem. Panem. Nie wiesz, co masz zrobić z Jezusem? Uznaj Go Panem. Prezesem, szefem, kierownikiem, dyrektorem, mistrzem, bosem, jak chcesz to nazwać. Rozumiecie? Wywyższyj Go! Lubię Ojca Chrzestnego, więc sobie Go oglądam za jakiś czas. Jest bardzo pouczający film. I oni mieli bardzo ciekawą rzecz. Rozwala mnie ten marmur prawdą w tej pierwszej części. Jak ten przychodzi ten trumniarz do niego i mówi, że tam mu córkę w ogóle zgwałcili i pobili jacyś, jakieś tam młodzieniaszki i dostali wyrok w zawieszeniu. Marlon mówi, co chcesz? A on mówi, chcę, żeby umarli. A Marlon mówi, nie, to jest niesprawiedliwe, gdyż córka twoja żyje. Więc niech cierpią jak ona. I Marlon wstaje i mówi, przychodzisz do mnie w dniu za mąż pójścia mojej córki, chcesz, żebym mordował. Nigdy nie nazwałeś mnie przyjacielem. Nigdy nie zaprosiłeś mnie na kawę, na ciasto. Nigdy nie chciałeś, abym był z tobą blisko. I wtedy on podchodzi, bierze go za rękę, całuje go w rękę i mówi, Ojcze Chrzestny. Wtedy Marlon Brando mówi, idź, sprawa twoja będzie załatwiona. Tak się Boga traktuje. Tak się Boga traktuje. Póki ktoś tak nie potraktuje Boga, Bóg nie działa w jego życiu. Caput tutti capi, czyli ojciec chrzestny mafii sycylijskiej, zaczynał działać w życiu jakiegokolwiek człowieka, który do niego przyszedł po pomoc, tylko wtedy, kiedy ów człowiek wywyższył owego Ojca Chrzestnego ponad swoje życie poprzez pocałowanie Go w rękę i nazwanie Go Ojcem Chrzestnym. Co mówi tu Jezus? Jeśli wywyższycie mnie, nastąpi manifest mocy. Wywyższycie. Ludzie mówią, ja wierzę w Jezusa. Ja mówię, bzdury. Twoja wiara w Jezusa jest niczym. Bo w ogóle się ze mną kłócisz. Jak ty się ze mną kłócisz i mówisz, że w Jezusa wierzysz, to ty kłamiesz. Po pierwsze, nie wiesz, że we mnie jest ten Jezus, którego rzekomo wierzysz. A po drugie, ty go nie wywyższyłeś. Bo jakbyś wywyższył, to byś miał koparę na szerokość żyletki. A nie masz rozdziawioną gębę i chcesz mi tłumaczyć twoje poglądy. Ktoś, kto wywyższył Syna Człowieczego, nie ma tak rozdziawionej gęby. Tylko ma cieniutko. Cieniutko. Teraz pewna szczególna przestrzeń osoby Boga zamanifestowała się na nabożeństwie w niedzielę. Część ludzi wyszła. Część się wystraszyła. A to tylko on. Odrobinie swego majestatu. Zauważyłem natomiast, że gro ludzi zrozumiało, że w tej sytuacji, która obecnie się dzieje, nie mają już do powiedzenia nic, tylko mogą klęczeć lub leżeć na twarzy. Derek Prince uczył taką rzecz, o takiej rzeczy. Kiedy pojawiają się pewne aspekty istoty Boga, nie masz już do powiedzenia zupełnie nic. Musisz tylko przyjąć odpowiednią postawę. Wywyższyć Go. I najlepiej w sposób fizyczny to ci pójdzie łatwiej. Zgiąć swoje kolana, położyć się na twarzy i powiedzieć, to Ty jesteś Panem. Jezus o tym do nich mówi. Wywyższenie Boga jest kluczem do zrozumienia Boga.
Wielu ludzi nie rozumie Boga, bo nie wywyższyło Boga. Bóg wywyższony to człowiek poniżony, to proste jak drut. Ja mówię, chcesz głębiej pójść w Boga, to się ponisz. A przecież Pan, on mnie zwycięzcą zrobił, on mnie zwycięzcą zrobił. Rozumiesz? Ja mówię, nie krzycz. Też jestem z tym zwycięzcą, co ty. Takim samym zwycięzcą. Jestem wolny. On jest moim przyjacielem. Jest twoim przyjacielem. Jest twoim tatusiem. Jesteś wolny jak dzik na zakręcie. A teraz weź się połóż na twarz. I wywyższyj Boga, to go lepiej poznać. Po prostu. Weź się unisz. Z tym całym twoim poznaniem. Ze wszystkim, co posiadasz od Niego. Weź się unisz. Ja to robię i na tym bardzo dobrze wychodzę od 19 lat. To jest Pan. Ja go wywyższyłem. I on daje taki w ogóle, mówię, powiem Wam, taki w ogóle dyksik. No. Jak nie wiecie jak iść dalej, to musicie wywyższyć Syna Człowieczego. Uznać Go za większego od siebie. To nie znaczy, że Ty jesteś nikim. Nie! To znaczy, że przyjmujesz określoną postawę. On jest jakoś taki, rozumiesz, że jest przyjmowany dla nas w pewnych sytuacjach tylko z miejsca, kiedy leżymy na twarzy w cudzysłowie. To nie to, że On chce tego. To, rozumiecie, o co chodzi? To nie o to chodzi, że On tego chce, potrzebuje czy coś. Nie! To Ty musisz ten punkt tam znaleźć. Punkt dojścia. Rozumiesz? Punkt dojścia. Dzisiaj przykręcałem śrubę przy kiblu w domu, bo mi deska zaczęła na boki chodzić. I tam jest ciężko złapać to wszystko. To przykręcić umie, to człowieku trzeba mieć trzecią rękę. To śrubę. A jeszcze się kwit luzował. Mówię, kurczę, mówię, jaką ja tu postawę muszę przyjąć. Rozumiesz? Człowieku, miałem tyłek wyżej niż głowę. W ogóle tam siedziałem, nurkowałem, tu jedną ręką trzymałem, drugą coś tam kręciłem. Mówię, Boże kochany, mówię. I to już dochodzi do mnie prosto, lecz mówi, widzisz, nawet żeby kibel zreperować, trzeba odpowiednią postawę przyjąć. A ludzie mają w ogóle problem, że muszą przyjąć odpowiednią postawę, kiedy przychodzi określony parametr Boży. A on im daje prostą odpowiedź. Wywyższyj Syna Człowieczego jeden z drugim. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawi mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Zobaczcie, jak on jest pewniak. Zobaczcie, co on mówi. Ja zawsze czynię to, co Mu się podoba. Zawsze. Zawsze. On nie miał grama wątpliwości, że on pełni zawsze wolę Boga. Gdy tak mówił, wielu wierzyło w Niego. Bardzo ważna kwestia. Gdy jak mówił? Gdy mówił ze stuprocentową pewnością, określając swoją tożsamość. Wtedy wielu w Niego uwierzyło. Kiedy powiedział, ja zawsze pełnię wolę Boga. Zawsze. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Zaczyna się następna akcja. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwi uczniami Moimi będziecie. Okazuje się, że to nie jest koniec historii. Okazuje się, że nawet jeśli się w Niego uwierzyło, to teraz trzeba wytrwać w Słowie Jego. Czyli Słowo Jego musi stać się dla nas takim jak On. Wiecie, czemu słowa Boga stały się dla mnie takie proste w rozumieniu? Bo uznałem, że to Bóg. Ludzie rozróżniają słowo od Boga. Ja nie rozróżniam. Ja ze swojego umysłu wywaliłem to. Dla mnie prawda Boża to jest Bóg. Słowo Boże to jest Bóg. Nie chodzi o zapis biblijny. To nie o to chodzi. Chodzi o Słowo Boga. To jest Bóg dla mnie. Jak Bóg coś powiedział, to jest dla mnie Bóg. To wypowiedziane przez Niego coś, to jest Bóg dla mnie. Dlatego ja nie mam w ogóle problemu
z przyjmowaniem Słowa Bożego. Ja dlatego wierzę w Słowo Boże, bo ja uważam, że to jest Bóg. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. On się tak przejawia, jako Słowo. Jako wypowiedziana prawda. Kiedy uznaje się to jako Boga, to w tym momencie następuje w człowieku potężny wzrost. Jest napisane: jeśli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Poznanie prawdy wyswobadza. Poznanie prawdy, głębokie poznanie prawdy doprowadza do wolności. Żeby prawda mogła być przez nas poznawana, Słowo Boga musi być przez nas uznane jako Bóg sam. Odpowiedzieli mu, dopiero co w Niego uwierzyli. Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie. I Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę, czyli mówię wam bardzo ważną rzecz. Powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Kiedy słyszą wierzący w Niego Żydzi, że Jego słowa są w tej chwili kluczem do ich dalszego wzrostu, następuje bunt. Gdzie następuje bunt wśród chrześcijan? W momencie, kiedy się dowiadują, że prawda Boża to Bóg, że nie ma innego Boga. I żeby mogli rosnąć, to prawdę Bożą muszą uznać za ostateczność. Bo to już im nie odpowiada. Bo wypadałoby, żeby Bóg to jest osobno, a prawda Jego to jest osobno. I teraz do Boga się zbliżam, mam z Nim relację, taką cudowną, miłosną, jak syn z tatą, jestem tak bliziutko i tak, ale to, co tata powiedział, to już nie jest tata. To tylko słowa taty. A więc mogę nie realizować słów taty, jednocześnie mieć relację z tatą. Takie coś powstaje w głowach ludzi i w ich głowach też powstało. Natychmiast się powołali, czy mymi synami są. Jesteśmy synami Abrahama. Synami Abrahama jesteśmy. Kiedy dochodzi do tego, że chrześcijanin ma realizować jakąś prawdę Bożą, z którą się nie zgadzał, prawda? Jednocześnie myśląc, że ma głęboką relację z Bogiem, prawda? Od razu jest informacja. Wiesz, jak ja jestem wierzący? Wiesz, ile lat? Wiesz, jaki ja służbę jestem człowiek? Ile ludzi do Jezusa przyprowadziłem? Masz pojęcie? Jak przez mnie Duch Święty działa. Oni to krzyczeli. Jesteśmy synami Abrahama! Co nam tłumaczysz? A on im mówi, jesteście niewolnikami błędu. Każdy, kto błądzi, jest niewolnikiem błędu. Grzech to jest błąd. Każdy, kto błądzi, jest niewolnikiem błędu. I mówi, z tego chcę was wyswobodzić poprzez moje prawdy. Jeżeli chcecie być wolni od błądzenia w swoim życiu, musicie przyjmować moje prawdy. To moje prawdy wyswobodzą was z błądzenia. Nie będziecie błądzić, bo dostaniecie informacje, jak nie błądzić. I te informacje muszą być dla was number one. A nie ja znam Boga. Jestem narodzony z Bożego Ducha. Ja nieraz miałem różne spięcia z wierzącymi ludźmi. Ja jestem narodzony z Bożego Ducha. Ale co mnie to obchodzi, powiedz mi. Jestem twoim bratem. Ja mówię, ale dalej co to mnie obchodzi? Co mnie? Co cię? Ja nie rozumiem. Nie idziesz zgodnie z prawdą. Co z tego, że ty mój brat? Co z tego? Jak mój brat nie idzie zgodnie z prawdą, to ja mam swojemu bratu co powiedzieć? Jesteś brat. I to jest najważniejsze. Brat jest. Bez przesady. No to nie możemy się porównać, powoływać na pokrewieństwo. No błagam. No. Tak. Kiedyś w ogóle moja babcia odkładała pieniądze na węgiel. Ja podpieprzyłem te pieniądze. Je przetańczyłem. I zwoliłem na mojego ojca alkoholika, co pił. Powiedziałem,
W ogóle, czy nie ja spaliłem, ale dałem lekkie sugestie zgodnie z moim młodocianym czarnoksięstwem, które miałem w sobie głęboko zakorzenione. Wkręciłem w to mojego ojca. Wszyscy mówili, to Maria mu ukradł pieniądze przyki. A Maria nie zmienia nic z tym wspólnego w ogóle. No różne rzeczy robił Maria po pijanemu, ale to nie ukradł tych pieniędzy. Natomiast ja uważałem, że jak to jest moja babcia, to ja mogę jej pieniądze zabrać. Bo po to po pokrewieństwie. I ona się nie powinna czepiać mnie. Babka nie miała za to w czym pietu palić w zimę. Wiesz, o co chodzi? No jak się można na pokrewieństwo powoływać, funkcjonując poza prawdą? Przecież to jest jakaś bzdura. To jest jakaś bzdura. Wiecie, jakie są największe problemy są na przykład z młodocianymi narkomanami, których rodzice przyprowadzają, żeby zrobić im terapię? Ci rodzice. To jest największy problem. Rodzic, który przyprowadza młodocianego narkomana na terapię, jest od razu potencjalnie największym problemem. Wiecie dlaczego? Bo na przykład rodzic dostaje informację od terapeuty taką. Jeżeli jeszcze raz syn czy córka wezmą coś z domu, wyniosą, bądź pełny kran. Pijak się nie tak do końca. Ać pół to kradnie zawsze. On się nie powstrzyma. To wystawisz go na dwór i nie wpuścisz do domu. Ale on ma 15 lat. To dobrze, ma odporny organizm. Jak miał 70, miałby gorzej. 90% rodziców nie stosuje się do tego. Litują się nad swoim synkiem czy córeczką. Nie rozumieją, że to by było dla nich zbawienne. Dlaczego terapeuta śmiało mówi, żeby małego ćpuna wyrzucić za drzwi? Bo w ogóle 99% małych ćpunów się nie zabije. To są tacy egoiści, że nie popełnią samobójstwa. Pijak co innego. Alkoholików się nie wyrzuca za drzwi. Lekomanów też nie. Ale ćpurka żaden problem. Żaden problem. Jak mu tyłeczek przemarznie, posiedzi w piwnicy miesiąc, rozumiesz, to do mamy czy do taty na czterech przyjdzie. Ale rodzic jest blokerem, bo to jest mój synuś, ja go kocham. I go wpuszczę do domu. I terapeuta ma rozłożone ręce. Mówi, to mam z nim zrobić, co mam zrobić, jak mam cię przekonać? Nie powołuj się na pokrewieństwo, jeśli mamy do czynienia z błędem w rodzinie. Bo to jest dramat. Jak jest błąd w rodzinie, to pokrewieństwo spada na drugi tor. A oni mówią, my jesteśmy synami Abrahama i co nam zrobisz, Jezusie? No. A on mówi, jesteście niewolnikami błędu. Ja się nie czepiam do tego, że jesteście dziećmi Abrahama. Ja się czepiam do tego, że jesteście w błędzie i moje słowa mają was wyprowadzić z błędu. To nie chodzi o waszą tożsamość rodzinną. Wielu ludzi, jak im się zwraca uwagę na coś, to mówią, ja jestem też napełniony Duchem Świętym, ja wiem. No i koniec, bo ja powiem, bo koniec napełniony Duchem Świętym, wiem. No i dobra. Jesteś napełniony Duchem Świętym. Chciałem ci powiedzieć jakąś prawdę, żeby cię wyspobodziła z błędu. A jestem Duchem Świętym napełniony. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowa moje nie mają do was dostępu. Jeśli słowo Boga nie ma dostępu, posłuchaj, powiem ci bardzo ważną rzecz, do serca człowieka, nawet wierzącego, tak, to stoi u drzwi duch mordu. Pamiętaj o tym. Duch mordu stoi za drzwiami. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że kiedy jest uwolniona Boża prawda, a serce jest zakamienione, zamurowane, zamknięte, to prawda, która uderza w tego człowieka i nie dociera głęboko do jego serca, wywołuje w nim taki wstrząs, że w człowieku tym powstaje przestrzeń niechęci do tego, który uwolnił tą prawdę. I ta przestrzeń niechęci, rozumiecie,
pochodzi od ducha mordu. Dlatego Jezus to mówi. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowa moje nie mają do was przystępu. Tak to działa. Dlatego żaden problem jest znienawidzić drugiego człowieka, który uwalnia do ciebie prawdę Bożą, jeśli macie zakamieniałe serce. Rozumiesz? Niechęć. To jest taka delikatna tylko w ogóle historia. A to wszystko pochodzi w ogóle od śmierci. Wiem to. A mówię to, co widziałem u Ojca. I wy także czynicie to, co słyszeliście u Ojca waszego. On nie ma żadnych skrupułów. Przypominam, że to są Żydzi, którzy w Niego uwierzyli. Ale cały czas Jezus pokazuje im, że wasza mentalność jest w ręku Ojca tego świata, czyli szatana. To nie jest istotne, że zobaczyliście we mnie Mesjasza. To nie jest istotne dla waszego wzrostu, rozwoju. Pamiętajcie, to, że się rozpoznało w Jezusie Mesjasza, daje nam tylko jedną gwarancję, że się pójdzie do nieba, ale nie daje nam żadnej gwarancji na rozwój w Duchu Świętym tu na ziemi. Dopiero wpuszczenie Bożej prawdy do życia w szerokim aspekcie spowoduje, że zostaniemy powyzwalani z naszych błędów i prawdziwie staniemy się uczniami. Nowe narodzenie nie czyni cię uczniem Jezusa. To cię nie czyni uczniem. Poznanie prawdy czyni cię uczniem, a nie nowe narodzenie. Nowe narodzenie jest drzwiami do bycia uczniem. Można być narodzonym z Bożego Ducha i nigdy nie wejść w uczniostwo. Można nie chcieć, aby prawda cię zmieniała. I staniesz się zwykłym, tak? Narodzonym z Bożego Ducha, ale żyjącym jak ten świat człowiekiem.